piątek, 24 października, w garnizonie Czarny odbyły się obchody 8. rocznicy wręczenia sztandaru jednostce 11. Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Żołnierze, pracownicy cywilni oraz dowództwo wraz z zaproszonymi gośćmi wzięli z tej okazji udział w uroczystym apelu na Placu Apelowym. Brawo! Marsz! Proszę planowy do podniesienia flagi państwowej. Marsz! Podniesienia flagi dokona poczet w składzie. Dowódca pocztu, sierżant Piotr Jaśkiewicz. Flagowy, plutonowy Robert Piwoński. Asystujący, plutonowy Grzegorz Wiśniewski. Szanowni goście, drodzy żołnierze i pracownicy wojska. 8 lat temu, dnia 21 października 2006 roku, 11 Batalion Ewakuacji Sprzętu na stadionie w Szczecinku otrzymał sztandar wojskowy, przyjmując nazwę wyróżniającą ziemi szczecineckiej. Podkreślając przy tym samym więzi łączące żołnierzy batalionu ze społeczeństwem ziemi szczecineckiej. Dzisiaj, w dniu święta batalionu, w 8. rocznicę otrzymania sztandaru wojskowego mam przyjemność powitać Państwa na uroczystej zbiórce, by wspólnie uczcić dla nas to ważne wydarzenie. Z przyjemnością witam wszystkie zaproszone osoby, które zechciały przyjąć zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Drodzy żołnierze, szanowni Państwo, z szacunkiem i wdzięcznością pragnę przypomnieć dzień 21 października 2006 roku, w którym to został nam ufundowany przez władze i społeczeństwo powiatu szczecineckiego sztandar wojskowy. To niezwykle wzniosłe wydarzenie połączyło nierozerwalnie naszą jednostkę wojskową z mieszkańcami ziemi szczecineckiej, stwarzając możliwości współpracy i partnerstwa na wielu niwach życia. My, żołnierze 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu, jesteśmy dumni, że nasza jednostka otrzymała nazwę wyróżniającą regionu o tak bogatych tradycjach historycznych i militarnych. Regionu, który tak bardzo zasłużył chwale oręża polskiego. Jestem przekonany, iż batalion godnie reprezentuje i będzie reprezentował swoją małą ojczyznę. Święto jednostki wojskowej jest świętem szczególnym, a zwłaszcza takiej jednostki jak nasza. Ponieważ należy podkreślić, że organizm jednostki tworzą żołnierze zawodowi dbający o nowoczesne uzbrojenie i sprzęt wojskowy, wzorowo realizując zadania na terenie kraju i poza jego granicami. Dzisiaj chciałbym Wam wszystkim gorąco podziękować za Waszą uczciwą i rzetelną pracę oraz trud, jaki w nią wkładacie każdego dnia. Udział sił i środków batalionów w największych siłach zbrojnych w ćwiczeniu z wojskami Anakonda 14 został wysoko oceniony przez przełożonych. Na wysokim poziomie zrealizowaliśmy też szkolenie rezerw osobowych. To ukierunkowuje i motywuje nas do dalszego, lepszego i sprawniejszego wykonywania zadań w oparciu o nowoczesny sprzęt wojskowy, jakim dysponuje batalion. Z okazji święta batalionu pragnę życzyć Wam oraz Waszym rodzinom przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w życiu osobistym i samych sukcesów na gruncie zawodowym. Ponadto Waszym rodzinom życzę wyrozumiałości i cierpliwości, gdyż służba wojskowa wymaga od nas wszystkich ciągłego poświęcenia i dużego zaangażowania. Bardzo dziękuję wszystkim gościom, którzy zechcieli przybyć na dzisiejszą uroczystość. Życzę, by czas spędzony w naszym żołnierskim gronie przyniósł Państwu wiele zadowolenia i dużo miłych wrażeń. Wszystkim żołnierzom, którzy zostaną za chwilę wyróżnieni, składam serdeczne gratulacje. W tej chwili głos zabierze szef logistyki 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, pan pułkownik Mirosław Giel. Z wielką przyjemnością uczestniczę w tym tak doniosłym dniu, jaki jest święto 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. W 2006 roku miałem przyjemność być na stadionie w Szczecinku, kiedy był wręczany sztandar dla 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu i wtedy była to bardzo doniosła
uroczystość, w której ja mogłem brać udział. Dziękuję, że po tylu latach jeszcze raz mogę uczestniczyć w tak doniosłym święcie, jakie w dniu dzisiejszym jest dla batalionu. Dzień, święto batalionu jest dniem, kiedy zatrzymujemy się na chwilę i jesteśmy w stanie móc wyróżnić i powspominać te rzeczy, które minęły. Tak jak dowódca batalionu mówił, braliście udział w największych ćwiczeniach w bieżącym roku Anaconda 14 i zostaliście ocenieni bardzo wysoko. Przejeżdżacie tysiące kilometrów sprzętem, który wozi sprzęt ciężki, czołgi, BWP, rosomaki i inny sprzęt. Przejeżdżacie te tysiące kilometrów bez żadnych kolizji i szczęśliwie. Życzę wam, aby kolejny rok przyniósł wam tyle samo satysfakcji ze służby, jak i tyle samo szczęścia wojskowego dla was, dla waszych rodzin i dla wszystkich batalionów. Dziękuję. Za chwilę zostaną odczytane decyzje i rozkazy dotyczące wyróżnień zasłużonych żołnierzy. Rozkaz dzienny Z205/2014 z dnia 22 października 2014 roku. Spocznij. Punkt drugi, sprawy dyscyplinarne. Na podstawie artykułu 14 ust. 1 punkt 1 w związku z artykułem 10 ust. 1 i 3 i artykułem 11 ust. 1 punkt 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2009 roku o dyscyplinie wojskowej oraz na podstawie paragrafu 10 ust. 1 podpunkt 2 i 3 rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie wyróżnień żołnierzy, byłych żołnierzy oraz pododdziałów, oddziałów instytucji wojskowych za realizowanie na bardzo dobrym poziomie oraz za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych niżej wymienionych żołnierzy zawodowych wyróżnia listem gratulacyjnym podporucznik Krzysztof Pawłowski, młodszy chorąży Adam Mularz, starszy sierżant Andrzej Kozak, starszy kapral i kaferenc. Pochwał: starszy chorąży sztabowy Piotr Sudyk, chorąży Sylwester Kopeć, starszy sierżant Zbigniew Czarnowski, starszy kapral Daniel Dąbrowski, starszy szeregowy Tomasz Wojtków, starszy szeregowy Jonasz Palicki, starszy szeregowy Piotr Różański, starszy szeregowy Grzegorz Skotarczak, starszy szeregowy Piotr Drozd. Rozkaz podpisał Maszusz, dowódca podpułkownik Andrzej Murawski. Spocznij. Maszusz, wyróżnienie na dowódcy rejestrowy. Spocznij. Gratuluję panie poruczniku. Gratuluję panie chorąży. Ku chwale ojczyzny. Gratuluję panie sierżancie. Gratuluję. Ku chwale ojczyzny. Po wręczeniu wyróżnień i odznaczeń odegrano pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Thank you.
za chwilę nastąpi odprowadzenie sztandaru 11 Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Baszuś! Dowódca kompanii honorowej. Sztandar odprowadzić. Spocznij! Panie pułkowniku, kapitan rekomenduje zakończenie uroczystości. Pod oddziałami do miejsc służby odmaszerować. Rozkaz. Baszuń! Pod oddziałami do miejsca służby odmaszerować. Spocznij! Po zakończeniu uroczystego apelu na terenie zielonym przyległym do placu apelowego odbył się pokaz musztry paradnej w wykonaniu szwadronu kawalerii ziemi szlecineckiej. Po zakończeniu pokazu dowództwo garnizonu Czarny wraz z zaproszonymi gośćmi udało się do sali tradycji 52. Batalionu Remontowego Ziemi Czuchowskiej, gdzie odbyła się kameralna część obchodów święta Batalionu Ewakuacji Sprzętu. Szanowny panie, szanowni panowie, cieszę się, że tak zacne grono w dniu dzisiejszym oświetliło to nasze święto. Obecność każdego z was świadczy o tym, że możemy zawsze liczyć, bo batalion o tych strukturach, które posiada w czasach pokoju, na pewno będzie podołał wielu zadaniom, które wykonuje. Mamy czas na i możliwości wykonywania swoich zadań w trudnych, skrajnych warunkach. Mamy możliwość szkolenia się w wielu garnizonach, stąd i oficerowie spoza garnizonu Czarne. Mamy przychylność władz samorządowych, powiatu szczecineckiego, miasta i gminy Czarne. Dlatego jestem z tego dumny. Szkoły, zakłady pracy. A przede wszystkim do tego trzeba jeszcze dołożyć zaprzyjaźnione służby mundurowe, które zawsze też nas wspierają. Policja, Państwowa Straż Pożarna, czy chociażby Służba Więzienna. Dlatego cieszę się, że tak licznie się tu stawiliście. Dziękuję wam za ten rok współpracy i chciałbym jeszcze prosić o co najmniej jeden, bo za rok będę kolejny. W czasie spotkania w sali tradycji członkowie delegacji osobiście złożyli dowódcy Batalionu Ewakuacji Sprzętu serdeczne życzenia. Goście mieli także okazję wpisać się do kroniki garnizonu na stronach poświęconych rocznicy wręczenia sztandaru batalionowej ewakuacji sprzętu.